Hej, witajcie, dzisiaj jest sobota i dzisiaj mamy, jak to w sobotę, taki luźny dzień. Wczoraj byliśmy na kolacji ze znajomymi w meksykańskiej. Lewy pił trochę tequili, więc nie może prowadzić, więc czekamy na Ubera i jedziemy do manufaktury coś zjeść, bądź nie jedliśmy, i kilka rzeczy. Musimy kupić prezent na imieniny i tam kilka rzeczy różnych ogarnąć. Więc taki luźny dzień, zabierzemy Was ze sobą. Jeszcze wpuszczałam krople kilka razy. Mam mega czerwone oczy, alergia mnie męczy, jest masakra. Nie pokazuję Wam outfitu, bo nagrywam Wam lookbook. Taki nagram może z 4 albo z 5 dni, tak jak kiedyś dawno temu nagrywałam w starym mieszkaniu, powrót do starych dobrych czasów. Także myślę, że kiedy oglądacie tego vloga, już ten lookbook się pojawił na moim kanale, więc możecie go sobie zobaczyć. No i tak, wczoraj najpierw cały dzień, przez 3 dni w ogóle wiało, padał deszcz, a potem nagle w godzinę zrobiło się biało. Teraz taki na pół roztopiony ten śnieg, jest niezbyt przyjemnie, niezbyt ciepło. I tak, już jestem głodna, już nie wiem, która jest godzina, ale pewnie jest przed 12. No a właśnie wczoraj jakoś nie wróciliśmy późno, ale w ogóle chłopaki pili tequilę, a ja wypiłam 2 mojito, 1 margaritę. Niestety wszystko było na bazie tequili, a ja nie znoszę tequili. Nie znoszę tequili i nie wiem, nie mam kaca, nie boli mnie głowa, ale jakoś tak taki, nie wiem, czuję tą tequilę, nie wiem czy to możliwe, ale jakoś tak. Ja w ogóle ostatnio nie piję alkoholu, bo jakoś tak mi nie służy, nie wchodzi, nie mam ochoty, w ogóle nie mogę żadnego wina, żadnego szampana, bo od razu tak mnie niemiłosiernie boli głowa. Nie wiem, ale jakoś ostatnio nie bardzo. I dzisiaj, tak jak mówię, nie mam kaca, ale jakoś tak, nie wiem, tequila. Zamówiłam mojito i było na tequili. Chociaż ja nie wiem, czy mi Dugi nie dolał, bo Martyna mówi, że byli już tam kiedyś i on chodził do pani barmanki i mówiła, żeby barman dolał tequili, i jak spróbowała, to była po prostu czysty alkohol. No to w jego stylu. No, bo naprawdę nie wydaje mi się, żeby robili mojito na tequili. Czy to możliwe? Nie wiem, ale Michał, podejrzewam Cię, że to Ty. No, więc tak, ale jedzenie było przepyszne. Chociaż tyle, jedzenie było przepyszne, znaczy chociaż tyle, no w ogóle był miły wieczór, fajnie było. Zamówiłeś Ubera? Tak. Pyszne było, co? I w ogóle ja od Długiego jedną krewetkę zjadłam, bo z tego steka, i też były pyszne. Przepyszne. Pyszne były. Bardzo dobre. No dobra, nieważne, nie będziemy wam opowiadać. 5 minut do Ubera. Dobrze. No i tak, i właśnie już dawno nie vlogowałam, nie było takiego zwykłego vloga, więc stwierdziłam, że dzisiaj was zabiorę ze sobą. Więc chowam aparat do torebki i muszę chyba jeszcze kartę zapasową zabrać, bo nie wiem, czy mi miejsce starczy. Dobra, uciekam. Jakie tu ładne coś jest. No i gdzie idziemy mieć chleb? Bo to jest wieczna nasza dyskusja. Ja nie dyskutuję, ja się dostosuję. Słoń wybiera. Tak? Tak. Szkoda, że żadnej wegańskiej tu nie ma. Dlatego słoń wybiera. Nie chcę już pizzy Hut, bo ostatnio było tyle ludzi, ale było pysznie. Ale było tyle ludzi, było zimno, nie było stolika i tam jest zawsze taki chaos. Droga Pizza Hut mogłaby zatrudniać więcej pracowników, bo ci ludzie nie ogarniają w weekendy. Nie z własnej winy, tylko po prostu. Ale zobacz, nie ma kolejki dzisiaj. No teraz tak, ale już dzisiaj nie. Chińskie? Nie wiem, jakie wolisz. A tam patrz, cały czas mają coś otworzyć koło Sfinksa nowego i nie ma. No. Sfinks możemy, tajską możemy, chińską możemy, mej możemy. Mej. A nie, tam jest taka gdzie są wegańskie i wegetariańskie są dobre makarony. Zobacz, jak mało ludzi w Pizzy Hut. Zmieniasz temat. Zobacz. Nie idziemy do Pizzy Hut. Rozpocznij z nami weekend, festiwal pizzy trwa. Byśmy sobie wzięli festiwal. Nigdy nie bierzesz festiwalu, nie kłam. Zobacz, ile pusto, chodź wejdziemy. Nie! To do Sfinksa może. A chodź do Mei na dim sumy może. Gimsums? No. No. No bo... Birhale? Piweczko nie. Takie... Nie. Przerwa na kawę. Kupiliśmy, słuchajcie, idziemy na imieniny i stwierdziliśmy, że kupimy w prezencie trylogię Bondy, tej, którą słuchamy. Nie wyjmę. No w każdym razie tu jest pochłaniacz, okularnik i lampiony. I w takim boksie. I to się też bardziej opłaca, bo dużo taniej to wychodzi. Także jak nie macie pomysłu na prezent, a macie kogoś, kto lubi kryminały, to polecam. Co przyniosłeś? Rurkę. Jeszcze jedną? Jeszcze jedną, jest przepyszna. Tak, tak już wylubią rurkę. Bardzo się okazało, że bardzo. Nie jest jakaś taka, jak dla mnie. Ona tu jest z karmelem jeszcze. Ja lubię tą kawę bardzo. Uważam, że Costa jest dużo lepsza niż Starbucks. To karmelowe macchiato dużo bardziej mi smakuje. Z czego się śmiejesz? W ogóle Starbucks jest przereklamowany. No dużo lepsze są te kawy, serio. Bardzo dobre są, no. A daj łyka. Proszę. Nasza ulubiona. Zawsze się wszyscy dziwią, bo biorę na sojowym, ale z bitą śmietaną, bo lew chce. Jest kompromis. I to jest dziwne, ale co zrobić? Wróciliśmy już do domu. W sumie tylko kupiliśmy te książki, wiecie co? Kupiliśmy taki stojako, koszyk, nie wiem jak to nazwać. A potrzebujemy do mieszkania, ale to może wam namieszkamy, pokażemy do czego. No i tyle, zjedliśmy sobie obiad, wypiliśmy kawkę i w sumie miło, i wróciliśmy teraz do domu i Tomek zabrał Susi na spacer i jak wróci, to nie wiem czy słyszycie, woda się leje, robię kąpiel, bo już jest takim brudasem po tych wszystkich mokrych pogodach, więc trzeba psa wyprać, niezbyt to lubi, no ale co zrobić? Więc będzie biedny Sushi. Nie lubi tego. Jak tam wasze psy znoszą kąpiel? No nie to, że jakoś wiecie, panicznie się boi, jakaś to jest trauma, no ale też jakoś chętnie super się nie kąpie. O, wrócili? Tak. Można psa kąpać? Można. Sushi chce kulkę zlasza albo... Żeby jej było przyjemniej. No. Sushi, będziemy się kąpać? Będziemy się kąpać? Ty nie wiesz co to znaczy, no bo ty myślisz, że będziemy jeść kabanosa albo coś, nie. Susi, no nie jest tak źle. Pani się taką fajną kąpiel zrobiła. Nie jest najgorzej, co? Kulki z lasza nie ma, ale będzie dobrze, tak? Dam ci kabanosa potem. Okay. Matko, jest jakiś skazaniec. Jaka mina. No co zrobić, no Sushi, raz na jakiś czas. W trakcie kopania damy kabanosa. Nie. Nie, no zaraz wyjmiemy psa, to dostanie, tak? Dobry Sushi. Kto jest najczystszym i najchudszym psem na świecie? Tak, już wycieramy psa, tak? Wycieramy, nie będziemy więcej męczyć, chodź. No chodź. Chodź tutaj, tu. Dawaj łapkę, dawaj łapkę. Ojej, jaka bida, jaka bida. Ojej, ojej, pani krzywdę zrobiła. Pani krzywdę zrobiła biedakowi małemu, tak? No już, moje biedy. Chodź, no chodź, bo się zobacz. Tak, dzielny pies, dzielny. Dzielny, jaki dzielny Sushi, tak? Dzielny Sushi, najdzielniejszy. Kochasz panią, czy mnie nie lubisz? No daj buzi. Daj buzi. Daj buzi. Nie chcesz mi dać buzi? Lew, sushi mi nie chce dać buzi. Obraziła się na mnie. Daj buzi. Daj buzi. Daj mi buzi. No daj mi buzi. Zawsze mi daje. No daj mi buzi. Nie lubisz mnie? No dobra, nie będę cię męczyć. Serio nie chce mi dać buzi, naprawdę. Obraziła się. Ach, trochę dostałam. Kto jest czystym psem i teraz będzie mógł spać w czystym łóżku, bo pan właśnie zmienia pościel. Jego ulubione zajęcie. Kto jest teraz najczystszym psem? Kabanosa, tak, w nagrodę. Chcesz? No pięknie wyglądasz, jaki biały, biały piesek. No. No już daj, już nie nagrywam, już daję, muszę przerwać nagrywanie, muszę dać kabanos. Czy mnie, Lew, tu chcesz torturować? Mistrzostwa świata są. Musimy co? Oglądać. Co to jest? O Jezus Maria, no. Naprawdę. Tak naprawdę. Matko. Taka sobota piękna. Tum, tum, tum. Zobaczcie, przyszedł do nas katalog z Agencji Europa. Już niedługo. Pytacie, jak znajdujemy apartamenty w Bibione. Zawsze korzystamy z tej agencji. Tam jest chyba kilka agencji. I pytacie, jaki wybrać. No słuchajcie, musicie patrzeć po dostępności w danym terminie i po cenie i tyle. I na mapie patrzycie, czy jest blisko. Im bliżej do morza, tym droższy. Nie polecałabym tylko apartamentów przy głównej ulicy, bo tam jest po prostu bardzo głośno do późnych godzin. Wszyscy tam leżą, więc to odradzam. A tak poza tym to... No one mają podobny standard. No tak jak widzicie, o to tak wygląda. Tego jest, zobaczcie, tego jest tu naprawdę multum. To jest kwestia tylko po prostu ceny, dostępności i tyle. I na ile osób, i na pewno coś znajdziecie, także musimy przejrzeć, już się tak doczekać. Libione. No cicho, kocie, chcę coś nagrać, jakbyś mogła. Zobaczcie, czas na herbatę i dzisiaj sobie zrobię, zrobię sobie taką wypasioną. Mam kusmiki ginger lemon. No, w moim kubku z Berlina. Tutaj mam pół cytryny wyciśnięte na tej takiej, to jest z Ikei wyciskarka. I tu mam miód, który przywożę zawsze z Austrii, ja go bardzo lubię. O, i tak, taka herbatka. No ale muszę chyba nakarmić kota najpierw, bo nic z tego nie będzie. Yeah, baby, baby! Pizza jest najlepsza zawsze na świecie. Ale pachnie! Tuńczyczkiem twoim! No właśnie, tuńczyczkiem. W ogóle patrzcie, brązowa pościel, pizza. Brązowa pościel i pizza jest wszystko to, co lubicie najbardziej. Stawiam, skąd że to jest... O nie. To jest słonia. Tuna vibe. Ależ to pachnie aż tak dobrze? No. Sushi. Sushi. Cieszysz się, że jest pizza? Jaki biały, wykąpany pies piękny, tak? Takie psy chyba zasługują na kawałek pizzy. No co? Zasługują, zasługują. No co Lew robi? Patrzcie, co Lew robić? O. Pizza ci stygnie, a ty jakiś wirtualny bilard grasz. No normalnie. Lew jest najlepszym graczem w bilarda na świecie. Ekstra. Takie naprawdę. No, jemy? Nie skomentuję. No jemy, jemy. Smacznego. Dziękuję. O, że... Tak, nagrywam to, Lew. Nie, no weź. Czemu? Nie wiem sobie jaj. Głupawkę lwa. Musi się ze mnie wszyscy śmieją. Oj tam. Zaczek, słuchaj, pięknie wygląda, jakąś ma dziwną fryzurę, jakiś cały tłusty i co, i też się pokazuje. Życie, Lew, życie! No dobrze, ale jeśli jedni... nie pokazuje, no. No się nie pokazywałeś. No nic, nie robimy z rwa takiego... Śpiewaka, dobrze. No właśnie. A ja wam tylko, już się będę z wami żegnać. Papa! Lew, daj mi powiedzieć. Dzisiaj wieczorem. Dzisiaj wieczorem. No, dzisiaj wieczór. Lew. Nałożyłam sobie to serum ze Estée Lauder Advanced Night Repair. Powiem wam, że to jest tak wydajne. Ja go używam i nie wiem, czy to widać, ale... Serio, jeszcze mam ponad połowę. To jest mega, mega wydajny kosmetyk. I na to nałożyłam, jak to się nazywa, ampułkę Advanced Night Repair. I tych niestety już, jak widzicie, widzicie czy nie widzicie? Mało mi zostało, to już jest końcóweczka, ale mam już następny słoiczek. O, ten prawie cały zużyłam. No wiecie, że ja tego serum używam od 3 lat? No, już tak chyba będzie. 2 lata na pewno, ale wydaje mi się, że 3. I ostatnio nie używałam tego zestawu i stwierdziłam, że dzisiaj sobie nałożę. Gdyż jak widzicie tutaj, o, jakieś takie rzeczy mi się pojawiły, a to pięknie tak wszystko wygładza i wyrównuje i w ogóle. Dobra kochani, słuchajcie. Ja uciekam. Będziemy oglądać Konwój? Nie. Czemu? No nie mam takiego filmu. A jak się nazywa ten film, który będziemy oglądać? Jestem mordercą. A to mnie oszukałeś, ja myślałem, że Konwój będziemy oglądać. To będzie zły film. No dobrze, myślałam, Lew mnie oszukał. Ja mówię, Lew mówi, że taki polski film, którego zapowiedzi ostatnio widzieliśmy w kinie. I ja mówię, Konwój? Tak. Lew mnie nigdy nie słucha i mi przytakuje, a potem się okazuje, że mówimy o po prostu kompletnie czym innym. Nie ma tego filmu Słońca. Dobra, słuchajcie, to ja uciekam. Idziemy oglądać jakiś film i trzymajcie się ciepło, widzimy się jutro.